Kiedy umiera prorok, nierzadko jego oddziaływanie jest jeszcze mocniejsze po jego śmierci. Stoimy dzisiaj u grobu proroka, świętego Jana Pawła II. Wojsko Polskie, ale także i przedstawiciele wielu służb mundurowych wydeptywali ścieżki do Jana Pawła, najpierw bez munduru, kiedy to było zabronione i niemożliwe, a potem w mundurach. I Ojciec Święty również spotykał się z wielką życzliwością, z Wojskiem Polskim, policją i innymi służbami podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Stajemy dzisiaj tu, w tym świętym miejscu, u boku tego, który kochał Ojczyznę, aby tę mszę świętą sprawować za naszą Ojczyznę, zwłaszcza za tych, którzy noszą mundury i stoją na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wasze intencje sprawuje tę najświętszą ofiarę, prosząc o to, abyśmy wszyscy potrafili duszę dać Bogu i Ojczyźnie, abyśmy zawsze pozostali wierni. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół. Te słowa 16 października 1978 roku usłyszał krakowski kardynał Karol Wojtyła. Spodobało się Bogu, aby to on stanowił opokę, skałę, na której będzie budowana dalsza część historii Kościoła w wieku XX i XXI. Jaki Kościół zastał Jan Paweł II? W odwrocie. Na zachodzie Europy wielu nie chciało ujawnić tego, że należą do Chrystusa. Wstydzili się, że będzie to poczytane za zacofanie, za średniowiecze. Sól zwieczała, światło przygasło. Zgoła odmienna sytuacja była w krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Tutaj z zewnątrz próbowano zgasić światło Ewangelii. Tutaj z zewnątrz próbowano uczynić Kościół niewidocznym i niewidzialnym. Odczuwali to także przedstawiciele wojska i służb mundurowych, którzy nocą w sąsiednich albo bardzo odległych parafiach jednak spotykali się z Chrystusem, słuchali Ewangelii, zawierali sakramentalne związki małżeńskie i chrzcili swoje dzieci. Taki Kościół zastał Jan Paweł II. Kościół, który miał być niewidoczny, który miał być w katakumbach. I dlatego w dniu inauguracji pontyfikatu powiedział: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I papież jako pierwszy otworzył drzwi Watykanu i poszedł w świat. Meksyk, Polska, a potem w sumie 104 kraje nawiedził. Tysiące kilometrów przemierzył wzdłuż i wszerz globu ziemskiego. Pytanie, dlaczego Jan Paweł II, Piotr naszych czasów, był skałą, na której budował Kościół, a raczej go odbudował? Po pierwsze dlatego, że był człowiekiem wielkiej modlitwy. Jako kleryk, student, byłem świadkiem papieża, który wtedy jeszcze kardynała, który przygotowywał się do mszy. Trzymałem mu księgę, a on był w innym świecie. Jego nie obchodziło, jaki otrzyma ornat, jaką albę. On się modlił. I trzeba było dopiero wyraźnej decyzji jego sekretarza, a nawet wprost zamknięcia księgi, byśmy poszli do ołtarza. I drugie świadectwo. Jan Nowak-Jeziorański tak wspomina pobyt w prywatnej kaplicy papieża Polaka. O 2 metry ode mnie modlił się na klęczkach Jan Paweł II.
Oczy miał zamknięte, ale mocno zaciśnięte palcami obu dłoni. Przed nim na klęczniku leżał stary, gruby, nadniszczony modlitewnik. Koncentracja w tym obliczu była tak wielka, jakby papież był całkowicie oderwany i daleki od otaczającej go rzeczywistości, od tej kaplicy i obecnych w niej ludzi. Boże, pomyślałem sobie, o cokolwiek on się modli, Ty go wysłuchasz. Żadne kazanie, najmądrzejsze i najpiękniejsze, nie wywarło na mnie tak wielkiego wrażenia, jak ten modlący się papież z Polski. Modlitwa była fundamentem, na którym budował. Drugim fundamentem był rozum. Fides et ratio. Pisze papież encyklikę i mówi, że wiara i rozum to jak dwa skrzydła, które pozwolą człowiekowi unieść się w przestworza. Moi drodzy, jakże ważna jest wiara połączona z rozumem. Dla mnie jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii to ten, kiedy pod adresem swojego rozmówcy Jezus mówi, rozumnie powiedział i dodaje, niedaleko jesteś Królestwa Bożego. Mało wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy do Boga zbliża. Bracia i siostry, dzisiaj z fundamentem zdrowej wiary również musi być rozum, nie tylko emocje. Nie wystarczy pytać, co czujesz, ale co myślisz, gdzie jest prawda, bo na prawdzie można budować. I wreszcie, takim trzecim fundamentem, na którym budował papież, to były prawa człowieka. On się nie dał zamknąć. On nie mówił, bo ja katolik, bo ja papież Kościoła katolickiego. On mówił o prawach człowieka. I to jest niezwykły sygnał dla nas, byśmy nigdy się nie dali zamknąć w tym takim ogródku konfesyjnym. Bo prawo do poszanowania życia, prawo do poszanowania godności oficera Wojska Polskiego i służb mundurowych, prawo do poszanowania wolności człowieka i wiele innych praw, to jest fundament. I dlatego też przed papieżem otwierały się wszystkie drzwi. Papieża chcieli słuchać wszyscy, bo on budował na właściwym fundamencie. Bracia i siostry, to jest dla nas niesamowita wskazówka. Tu u grobu proroka zapytać, czy ja buduję na fundamencie wiary, czy w moim życiu jest fides et ratio, czy jest ta wiara rozumną i czy ja w dyskusji, w dialogu z innymi nie nadużywam tego, bo ja katolik. Trzeba mówić o prawach człowieka. I to ma niesamowitą moc przekonywania. Prośmy o to, żeby Kościół w Polsce, żebyśmy mundurowi budowali naszą wspólnotę na takich zdrowych fundamentach, bo tylko wtedy jest przyszłość i Kościoła, przyszłość naszych formacji, przyszłość naszej ojczyzny. Santissima del Carmelo in Bagheria. Gruppo sportivo paralimpico della difesa.
Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Dzisiaj zatrzymujemy się nad ważnym aspektem miłosierdzia, jakim jest pojednanie. Bóg nigdy nie odmawia udzielenia ludziom swojego przebaczenia. Nigdy nie godzi się z możliwością, by jakaś osoba pozostawała wykluczona z Jego miłości. Jednakże pod warunkiem, że znajdzie w niej jakiś znak skruchy z powodu popełnionego zła. Nie możemy pojednać się z Bogiem jedynie o własnych siłach. Grzech jest naprawdę wyrazem odrzucenia Jego miłości, a jego następstwem jest zamknięcie się w sobie samym, uleganie złudzeniu, że w ten sposób znajdziemy większą wolność i autonomię. Kiedy grzeszymy, odwracamy się od Boga. Grzech poszerza zawsze dystans między nami a Bogiem. A Jezus nas poszukuje, jak dobry pasterz, który nie ustanie, dopóki nie znajdzie owcy zagubionej. On przez ofiarę swego życia pojednał nas z Ojcem i dał nam życie wieczne. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. In modo particolare do il benvenuto ai militari che sono giunti a Roma in pellegrinaggio giubilare. Siate portatori di riconciliazione, costruttori di ponti e seminatori di pace. Un cordiale saluto rivolgo anche ai numerosi seminaristi qui radunati. Proseguite il cammino di fede e aprite i vostri cuori alla misericordia del Signore. Di fronte alle sfide di ogni giorno, risplenda la vostra testimonianza sull'amore di Cristo. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny witam wojskowych, którzy przybyli do Rzymu w jubileuszowej pielgrzymce. Moi drodzy, bądźcie nosicielami pojednania, budowniczymi mostów i siewcami pokoju. Serdeczne pozdrowienie kieruję również do licznie zgromadzonych tu seminarzystów. Postępujcie na drodze wiary i otwórzcie wasze serca na miłosierdzie Pana. Wobec wyzwań każdego dnia niech jaśnieje wasze świadectwo o miłości Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana i pasterza. Wszystkim tu obecnym z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przez dziesiątki, dziesiątki lat Polacy się tu gromadzą, spotykają na modlitwie, modlą się za ojczyznę, a teraz tym, który przewodzi tej wspólnocie, ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Księże Pawle, bardzo cieszymy się i dziękujemy, że możemy dzisiaj gościć tutaj po tych wielu wrażeniach, które miały miejsce w Bazylice Świętego Piotra, przy grobie papieża Jana Pawła II, świętego papieża, potem spotkaniu z papieżem Franciszkiem, ale oddajemy głos temu, który tutaj najwięcej nam może powiedzieć.
Dziękuję księdzu biskupowi za prowadzenie i za te miłe słowa. I dziękuję wam, że zechcieliście przyjść tutaj do tego kościoła, który jest najstarszą polską placówką poza granicami kraju. Jest to centrum życia Polonii Rzymskiej, ale przez wiele lat od II wojny światowej było to również centrum życia Polonii na całym świecie poprzez obecność moich poprzedników, rektorów, księdza arcybiskupa Gawiny, potem arcybiskupa i kardynała Rubina, potem arcybiskupa Szczepana Wesołego. Kościół, może kilka słów o historii, pochodzi z drugiej połowy XVI wieku. W 1575 roku kardynał Kozłusz, który był wielkim penitencjarzem na dworze papieża Grzegorza XIII, widział, że w czasie trwania jubileuszu Polacy nie bardzo mieli się gdzie w Rzymie znaleźć, podczas gdy inne nacje miały swoje miejsca zatrzymania. Dlatego poprosił papieża, żeby wyznaczył również Polakom takie miejsce. Papież mówi, no dobrze, to znajdź takie miejsce, które by wam odpowiadało. I Kozłusz znalazł niewielki kościółek wtedy poza obrębem miasta, poza obrębem centrum kościół na Świętego Salwatora, w którym była niewielka parafia i poprosił o to miejsce. Papież w 1578 roku podarował to miejsce narodowi i kościołowi polskiemu. To jest ważne, tak to zostało zapisane w bulli nadania, którą do dzisiaj posiadamy w naszym archiwum, bo potem w XVIII wieku powstało nieporozumienie, które zaciążyło tym, że przez 92 lata Kościół przeszedł w ręce rosyjskie. To nieporozumienie polegało na tym, że król Stanisław August, który wsparł materialnie Kościół i fundację, nadał też nowe statuty. I w tych statutach zostało zapisane, że ten ośrodek należy do królestwa. I po Kongresie Wiedeńskim, kiedy carem, przynajmniej części, królem, przynajmniej części Polski został car rosyjski, również przejął to miejsce jako jego właściciel. Kościół został zamieniony na cerkiew, wymalowany na zielono, usunięto wszystkie łacińskie obrazy i tak dalej. Właściwie nie wiadomo, jakim cudem zachowały się te obrazy, które są dzisiaj. Tutaj jeszcze historycy prowadzą badania i spierają się o to. Kościół był konsekrowany przez kardynała Radziwiłła, kardynała Krakowskiego w 1592 roku. I służył Polakom, których tutaj było w różnych okresach historycznych niewielu albo wielu. Przede wszystkim byli to studenci z możnych rodów, dlatego też hospicjum, dzisiaj tak to się nazywa, ale nie znaczy to, co w naszym współczesnym języku. Hospicjum było miejscem zatrzymania dla studentów. I dzisiaj staramy się jakoś do tego powoli wracać, żeby również umożliwić studentom zarówno duszpasterską opiekę, jak i ewentualnie pomoc materialną. Przejdziemy potem po krótkiej modlitwie do zakrystii. Tam Państwo zobaczycie cenną pamiątkę po armii generała Andersa. Arcybiskup Gawina po odnowieniu posadzki umieścił swój herb, ale równocześnie odznacza odznaki, nie wiem jak to się po wojskowemu nazywa, formacji wojskowych. To już sami sobie zobaczycie, jeśli o co chodzi. To chyba tyle, żeby nam nie